Cześć, Biznes na Boku, kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę o zarabianiu na YouTubie, a mianowicie ile YouTube tak naprawdę płaci za 1000 viewsów, czy liczba subów ma wpływ na zarobki. Podam Wam właśnie parę przykładów z moich dwóch kanałów, które prowadzę i te kanały są w różnych kategoriach, żebyście mieli mniej więcej rozeznanie jak to wygląda. Pokażę też jak monetyzują się shortsy, a także no jakie Treści najlepiej tworzyć, aby kanał się jednak monetyzował, jeśli no, często nie publikujecie filmów. Więc jeśli was to interesuje, to zapraszam. Powiem od razu dla osób, które no, nie osiągnęły jeszcze tego magicznego progu monetyzacji na YouTubie, aby dołączyć do programu partnerskiego, że zarabianie na YouTubie jest ok, jeśli chodzi o reklamy. Natomiast Najlepiej na początku nie stawiać sobie tego jako cel sam w sobie, tak, że chcę zarabiać na adsach, tak, bardziej jako coś dodatkowego, bo na początku nawet małego kanału lepsze pieniądze możecie pewnie wyciągnąć z jakiejś tam afiliacji, czy współprac z partnerami, Szczególnie jeśli macie niszowy kanał, czy też możecie na przykład sprzedawać własne produkty dzięki tym filmom, czy to fizyczne, czy cyfrowe, lub no po prostu budujecie swoją markę w internecie, swoją rozpoznawalność. Druga sprawa czasem jest taka, że no YouTube nie zawsze będzie chciał, abyście monetyzowali wasz kanał, bo po czasie na przykład uzna, że treści tworzone przez was naruszają jakieś prawa autorskie, czy ogólnie jakieś tam zasady społeczności. Dlatego też zanim zaczniecie zakładać kanał, no to. Zastanówcie się, czy to samo robilibyście, jeśli wiedzielibyście, że YouTube nie będzie Wam za to płacił. To Wam też pomoże na pewno w cięższych chwilach. Kiedy no nie będzie Wam się też za bardzo chciało nagrywać, dobra, to było słowem wstępu, a teraz przejdźmy do konkretów. Zacznijmy najpierw od tego, że w roku 2023 na, do, YouTube, do programu partnerskiego możecie dołączyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest osiągnięcie 1000 subskrybentów na kanale i 4000 godzin wyświetleń Waszych filmów w ciągu ostatniego roku, tak? 365 dni wstecz, a drugi sposób to również 1000 subskrybentów. Ale 10 milionów wyświetleń waszych shortów, nieważne czy to będą sekundowe shorty, czy minutowe, w ciągu ostatnich 90 dni, tak. Tak to mniej więcej wygląda. No i właśnie, obojętnie w jaki sposób do tego dotrzecie, do tego celu, no to swoje treści możecie monetyzować, zarówno jeśli to są treści długie, jak i shorty. tak? No a monetyzacja shortów to jest właśnie nowość, która została wprowadzona przez YouTube od lutego 2023. No i o ile 1000 subów przy robieniu shortów jest według mnie dosyć proste, to jednak to utrzymanie ilości czasu wyświetleń może być o wiele. Ale trudniejsze już do osiągnięcia na początkowym etapie kanału. Więc od razu też warto określić, czy chcecie iść tylko w długie treści, czy w krótkie, a potem pewnie te treści będą się w jakiś sposób uzupełniać. Na drugim moim kanale, który założyłem w celu takim, aby ściągał ruch na mój sklep, no publikuję dalej recenzję czasopism Lego, które potem sprzedawałem za pomocą swojego sklepu. No, Ruch organiczny bardzo fajnie zaczął konwertować, więc na początku no ja też nie miałem monetyzacji z tych reklam, nawet za bardzo no nie starałem się tutaj, aby ta monetyzacja była, tylko myślałem cały czas o, właśnie, o tym organicznym ruchu na sklep. Do czego zmierzam? Bo w momencie, gdy miałem około 700 subskrybentów, to odpaliłem kilka shortów. No i powiem wam, że po kilku dniach yy, czy tygodniach, nawet te 700 subskrybentów zdobyłem gdzieś w niecały rok. Natomiast 300 pozostałych wymaganych do 1000, yy, dzięki tym kilku shortom no, poszły, że tak powiem, dosyć szybko. I to były shorty, gdzieś około 15 sekund z figurkami Lego. Czy dołączyłem do programu od razu? No nie, bo ilość godzin, która mi brakowała do tych 4000, yy, no, była tak duża, że dopiero, mimo iż w październiku 2022 miałem już 1000 subskrybentów na kanale, to do programu dołączyłem dopiero w lutym 2023, gdzieś na początku lutego. Więc sami widzicie, że same, sama ilość tych subskrybentów no nie zawsze daje Wam jakiś obraz tego, czy w ogóle będziecie zarabiać, jak będziecie zarabiać. Bardziej jakość Waszych filmów, ilość czasu, które widz spędza na Waszych kanałach. I tak to mniej więcej wygląda w praktyce. Ale przejdźmy teraz. Do kilku kwot, pokażę Wam kilka kwot, które udało mi się zarobić na tych kanałach, żebyście mieli też rozeznanie i porównanie na przykład do swojego kanału, który prowadzicie lub zamierzacie prowadzić. Kanał na którym jesteście teraz, czyli Biznes na boku, zaczął zarabiać dopiero od stycznia 2021 roku. No i do tej pory zarobił 7451 zł i 61 groszy, czyli gdzieś 2 lata monetyzacji i 3 miesiące, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście pamiętajcie, że dołączając do programu partnerskiego miałem tylko 1000 subskrybentów. I już mogłem monetyzować, natomiast teraz już tych subskrybentów mam prawie 7 tysięcy, tak? Czyli gdybyśmy to mieli tak też podzielić na te 25 miesięcy monetyzacji, no to okazuje się, że wychodzi gdzieś to 300 zł na miesiąc. Na początku te kwoty były o wiele niższe, niż są teraz, tak? Na YouTubie wygląda to na zasadzie kuli śnieżnej. To, że YouTube to nie sprint, a maraton, to pewnie już każdy wie, no natomiast im więcej treści publikujecie, tym więcej przychodzi do Was użytkowników, subskrybentów, więcej osób zaczyna oglądać Wasze starsze treści, porusza się po tym kanale, robi się ruch, tak? I każdy kolejna, każda kolejna osoba, każda kolejna treść powoduje, że no ta Wasza kula śniegowa jest coraz większa, i potem te wpływy, jakby z monetyzacji, wydaje mi się, że no będą lub są coraz prostsze tak, na kolejnym etapie. No ale jest jedna zasada, no, że musicie być cały czas aktywnym tak, na tym waszym kanale. Dlaczego mówię Wam o tej kuli śnieżnej? Bo gdybyśmy tak sobie to naprawdę rozbili na lata, to wychodzi na to, że w pierwszym roku zarobiłem 2446 zł. W drugim roku 3429 zł. A tu ciekawostka, mamy dopiero połowy marca 2023 roku, a kwota ta wynosi 1575 zł. Więc całkiem możliwe, że jeśli będę dalej publikował, to wynik z tego roku może wynieść tyle, co poprzednie dwa lata razem wzięte. Albo i więcej, czego sobie życzę. No i to jest właśnie ten efekt kuli śnieżnej, o którym mówię. Dobra, ale to jest akurat tematyka no, biznesowa, tak? Która dotyczy właśnie sprzedaży i zarabiania. I w tych tematykach wydaje mi się, że te stawki za tysiąc wyświetleń są największe. To nie jest tajemnicą, pokażę, już Wam pokażę. Średnio za tysiąc wyświetleń... Yy, w, Statystyki są od 19 maja, bo jak sobie zobaczycie, nie wiem czemu, ale u, również u Was nie mogę cofnąć się wcześniej niż 19 maj, jakby jeśli chodzi tutaj o statystyki, jeśli chcę za większy okres. No natomiast szacunkowo. 1000 wyświetleń, YouTube płaci mi około 20 zł, tak? 1000 wyświetleń moich pełnometrażowych filmów. To są przychody z 1000 RPM, nie CPM, czyli to, co YouTube zarabia na moich filmach i, od, i pobiera sobie z tego prowizję, tylko to, co ja już jakby dostaję średnio. Jeśli chodzi o shorty, których nie publikuję za dużo na tym kanale, no to przychody z każdego 1000 wyświetleń to jest 28 groszy. Oczywiście. Od lutego jest możliwość zarabiania również na shortach i krótkie treści mogą mieć wpływ na więcej wyświetleń, jeśli chodzi o wasze dłuższe treści, tak? Czyli ten tak zwany bridge to połączenie między shortami a treściami dłuższymi yy, będzie coraz bardziej jakby takie zaciśniane i uzależnione treści krótkie będą od treści długich i na odwrót. Czyli jeśli ktoś na przykład zobaczy waszego shorta, no to jest duże prawdopodobieństwo, że YouTube za niedługo mu pokaże Wasze dłuższe produkcje. Tak? tak to mniej więcej pewnie będzie docelowo wyglądało. Ale sprawdźmy teraz, jak radzą sobie stawki tych samych wyświetleń długometrażowych i krótkometrażowych, jeśli chodzi o tematykę taką... Rozrywkową, czyli kanał z klockami Lego i recenzjami, tak? Czyli filmy, które trafiają jakby do szerszego grona, nie tylko do sprecyzowanego, bo mogą mi je oglądać zarówno ci dorośli, jak i na przykład młodsze pokolenie. Kanał zaczął się monetyzować dopiero od 8 lutego, i z uwagi na to, że mam dopiero 3800 subskrybentów. Postanowiłem rozkręcić go trochę shortcami, tak? Znaczy teraz mam 3800. Wiadomo, że w miarę przypływu shortów to też tych subskrybentów przybywało. A te shorty nie zajmują mi naprawdę dużo czasu, jeśli chodzi o montaż czy, czy nakręcenie. więc shorty na moim kanale mają troszkę inną rolę. To są zarobki od 8 lutego, tak? No, jak widzicie, bardzo małe w porównaniu do tamtego kanału. No, natomiast e, jeśli. Przyjrzelibyśmy się tak statystykom za 1000 wyświetleń, no to na kanale rozrywkowym takie 1000 wyświetleń wynosi niecałe 5 zł. Wy, wydaje mi się, że podobnie może być na kanale gamingowym, jednakże w zależności też od przyjętej przez Was tam pewnie tematyki. No natomiast, ale tak to przynajmniej wygląda u mnie, czyli 4 razy mniej niż na kanale biznesowym. No jeśli yy, natomiast chodzi o shorty, przychody z każdego 1000 wyświetleń. To około 11 groszy, a jak wiemy, shorty jest nieco łatwiej. Publikować i wrzucać, bo taki długi film, który teraz nagrywam, muszę napisać do niego scenariusz, muszę go jakoś tam potem obrobić, przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie. Natomiast, shorta możecie sobie nagrać komórką dużo nie musicie przy nim robić i nie musi nawet długo trwać, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o zarabianie z shortów. Czyli jeżeli chcielibyście zarabiać minimum 100 zł na shortzie, no to musiałby on mieć. Milion wyświetleń, co oczywiście jest nawet wydaje mi się zawyżoną kwotą, bo moje shorty no, nie tylko trafiają do polskich widzów, ale z tego co widziałem, tysiąc wyświetleń shortów to przedział właśnie między 5 groszy a 10 groszy za tysiąc wyświetleń. Wszystko zależy od kategorii, jak, gdzie publikujecie, jak publikujecie. No, ale YouTube teraz mocno ciśnie shorty, więc e, jest to też okazja na dodatkowy zarobek dla. Twórców. Pamiętajcie, że ta funkcja shortów cały czas się na YouTubie rozwija, więc wydaje mi się, że ten rok i przyszły to będzie taki napływ influencerów, którzy zauważą, że skoro na shortach można zarabiać, to po co robić rolki i TikToki? Skoro na YouTube oprócz serduszek i lajków możemy Zarabiać, no, normalne pieniądze. Oczywiście mówimy o kimś, kto zakłada kanał typowo pod monetyzację, tak, nie mówimy o tym, że o kanale z misją, czy, czy y, do kreowania własnej marki osobistej ściągania klientów, tak, bo tutaj są dwie oddzielne rzeczy. No i rodzi się też pytanie, no jakie więc treści publikować najlepiej, aby zarabiać nawet wtedy, kiedy nasz kanał no, nie pracuje, tak? Albo kiedy nie publikujemy, albo publikujemy rzadziej. Niezależnie czy robicie shorty, czy drugie filmy. Czy długie filmy, to najlepsze są tak zwane evergreeny, czyli to są treści, które mają większe prawdopodobieństwo, że klient yy, w je w wyszukiwarkę i będzie szukał treści danego typu. Na przykład, jeśli prowadzicie vloga i zatytułujecie film Co robiłem 17 lutego 2023 roku, ciężko będzie go znaleźć w wyszukiwarce. Bardziej trafi on do waszych subskrybentów lub osób, które odcinek po odcinku oglądają, oglądają wasz kanał, na przykład jak, jako historię, tak. To znaczy pojawi się w odpowiednim czasie, a potem gdzieś pewnie zginie w czeluściach internetu. No chyba, że dacie jakąś clickbaitową miniaturkę, a treść będzie też okej, okay, no to wtedy będzie się to kręciło. Natomiast jeżeli stworzycie sobie film, który odpowiada na pytanie użytkownika, na przykład w moim przypadku taki film to jak zacząć sprzedawać na Allegro, tak? Miniaturka tam, porady dla młodych sprzedawców. I spójrzcie, i... Mimo, że ten film nagrałem e, 10 sierpnia 2020 roku, a zaczął monetyzować się od stycznia 2021, to cały czas na ten film skapuje jakby kwota codziennie, codziennie sobie zarabia. Czyli do tej pory zarobił już ten film. Przez te dwa lata, przez te 25 miesięcy troszkę ponad 26 1236 zł. No i pomyślcie teraz, że macie w swoich zasobach 10 takich evergreenów, na przykład, albo i więcej możecie, jeśli częściej publikujecie, yy, więc w ciągu roku macie naprawdę niezłą sumę, która raz przyciąga cały czas nowych klientów na wasz kanał, no i daje jakieś stałe źródło. Dochodu, niezależnie od tego, czy publikujecie, czy nie, bo Evergreeny mają to do siebie, że jak sobie zobaczycie później po statystykach, to one cały czas jakby żyją w jednym tempie, i e, jeśli nie ma dodatkowych filmów, to to tempo jest jakby wyrównane, natomiast jeśli publikujecie znowu coś nowego, no to na te evergreeny wasze pewnie też część widzów trafi, tak? No i dobra też jest taktyka, żeby na przykład do tych waszych evergreenów jakoś też przyciągać shortami publikę, tak? Skoro to są filmy, które na przykład na kanale, no zarabiają waszą, jakby pchają ten wasz kanał do przodu. No i tak podsumowując, możliwości zarabiania na YouTube jest naprawdę wiele. I monetyzacja kanału to nie jest jedyna opcja, dzięki której możecie zarabiać. Ta opcja monetyzacji to jest fajna dodatkowa opcja, dzięki której widzicie, że na przykład to, co robicie na kanale, z jednej strony ma sens i też wam się chce, ale według mnie jest to fajny dodatek dla osób, które i tak publikują w internecie lub chcą się w jakiś sposób wyrazić tak, w tym internecie. Widziałem też, że są osoby, które na przykład zakładają kilka kanałów, ale stricte tylko pod monetyzację, tylko. Wydaje mi się, że tam już nie pracuje tylko jedna osoba, ale sztab ludzi, grupa ludzi, którzy dzień w dzień publikują dane treści. I pamiętajcie, że jeżeli na przykład chcecie już zarabiać na swoich treściach, no to najlepiej, żeby to były Wasze autorskie treści albo z Waszym komentarzem, tak? No, chodzi mi o to, że. Aby nie było to 10 nagranie, zapętlone ogniska z jakąś darmową muzyką w tle, lub nie wiem, dźwięki odkurzacza, no, YouTube coraz mniej już zaczyna takie filmy chcieć, monetyzować, tak? No i nie zawsze dołączycie przez to do programu partnerskiego. I jeśli YouTube zauważy, że im więcej w Was jest takiej iskry twórcy, no i nie będziecie jakby kopiować gotowych formatów, co nie znaczy, że nie macie się inspirować innymi twórcami, to według mnie wtedy większą macie szansę na zarobki z YouTube'a, no nie tylko z monetyzacji, ale też współprac, czy z afiliacji. No i co? I to by było na tyle, co chciałem Wam przekazać w dzisiejszym odcinku, i taki sposób na monetyzację kanału może być właśnie jednym z Waszych biznesów na boku, tak? Niezależnie od tego, czym zajmujecie się w głównej dziedzinie, tak? U mnie to jest jeszcze na razie sprzedaż. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. No i co, jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym. Cześć.